Reprezentacja San Marino to słaba reprezentacja. Ma na koncie dużo porażek. A dziś powiem wam, kiedy ostatnio San Marino wygrało. Zapraszam do oglądania. Gdy remisują, płaczą z radości. Gdy wygrywają, trudno stwierdzić. W karze San Marino nie ma już bowiem żadnego piłkarza, który pamiętałby triumf z Liechtensteinem. 28 kwietnia 2004 roku Tytani odnieśli jedyne zwycięstwo w ponad 30-letniej historii reprezentacji. Najgorszy zespół w rankingu FIFA na przyszłość ma prosty cel. Marzymy o tym, by pewnego dnia gole i wygrane nie były dla nas czymś tak niebywałym, by nie traktowano ich jak sensacji. Przekonuje Alessandro Della Valle, zdobywca pamiętnej bramki w meczu z biało-czerwonymi. Na razie to marzenie. Na wygraną Tytani czekają 18 lat. San Marino wygrywało. Późniejszy mecze. Tylko tego nie ma w Google. Ostatnia wygrana tam San Marino jest 2014 rok. 2-0. Ale to nie z reprezentacją. A więc dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcesz więcej takich filmów, zostaw łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale. Dzięki za oglądanie. No i cześć.